Zadanie szóste z egzaminu gimnazjalnego 2012. Glazurnik układał płytki. Wykres przedstawia liczbę ułożonych płytek w zależności od czasu w trakcie 8-godzinnego dnia pracy. Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe. Na początku przyjrzyjmy się naszemu wykresowi. Wykres zaczyna się o godzinie 7, a kończy o godzinie 15. I zauważ, nasz robotnik pracował od godziny 7 do 15, 8 godzin. Czyli na osi poziomej mamy czas. Na osi pionowej mamy liczbę ułożonych płytek. Glazurnik zaczynał od początku, czyli od 0 do 200. W ciągu dnia ułożył 200 płytek. I teraz przejdźmy do naszych poszczególnych zdań. I wybierzmy zdanie fałszywe. O godzinie 10 glazurnik rozpoczął godzinną przerwę. Spójrzmy, o godzinie 10 miał 100 ułożonych płytek. Za godzinę, o godzinie 11, również wykres jest na tej samej wysokości, czyli miał 100 ułożonych płytek. Widzisz, wykres nie wzniósł się ani odrobinę, zatem ilość ułożonych płytek nie zmieniła się. Wobec tego możemy stwierdzić, że rzeczywiście miał tutaj godzinną przerwę. Jest to zdanie prawdziwe. Przechodzimy dalej. Od godziny 7 do 8 glazurnik ułożył mniej płytek niż od 11 do 12. Zauważ, od godziny 7 do 8 ile ułożył płytek? Tutaj dokładnie nie możemy stwierdzić, ale tak na pewno poniżej 50 można by byłoby powiedzieć, że tutaj jest około 30 lub 40 płytek. Zaś od godziny 11 do 12, zauważ, tutaj masz 11 godzinę, tutaj 12, wykresu się wzniósł o jedną kratkę, czyli o 50. Zatem od 11 do 12 mamy dokładnie 50 płytek, od 7 do 8 około 30-40 płytek. Zatem jest to zdanie prawdziwe. Od godziny 7 do 8 ułożył mniej płytek niż od 11 do 12. Zatem zauważ, te dwa zdania są prawdziwe. Przechodzimy do punktu C. W ciągu każdej godziny glazurnik układał taką samą liczbę płytek. Już podpunkt B wykazał nam, że nie jest to prawda, gdyż od godziny 11 do 12 ułożył 50 płytek, a od 7 do 8 około 30 bądź 40 płytek. Zatem nie w każdej godzinie glazurnik układał taką samą ilość płytek, więc to jest zdanie fałszywe. Sprawdźmy jeszcze punkt D. Przez ostatnie 3 godziny pracy glazurnik ułożył 50 płytek. Ostatnie 3 godziny to jest od godziny 12 do 15. I zauważ, wykres od godziny 12 do 15 wzniósł się o dokładnie jedną kratkę, czyli 50 jednostek. Czyli tak, glazurnik ułożył w tym czasie 50 płytek. Mamy wybrać zdanie fałszywe, więc wybieramy zdanie trzecie C.